Mateuszowi. Do drugiej części twojego pytania powrócę jeszcze Piotr później, bo właśnie w tej chwili na rozbiegu i w powietrzu już pierwszy zawodnik, a konkurs dzisiejszy rozpoczyna Grzegorz Śliwka. Młody nasz reprezentant, 18-letni kolega klubowy Adama Małysza z klubu Wisła. Wisła w eliminacjach, 38 rezultat, 97 metrów. Teraz spisał się znacznie, znacznie gorzej. Myślę, że poniżej możliwości, chyba spaliła go znowu troszkę trema. Bardzo niewygodnie jest też skakać jako pierwszemu w konkursie. A teraz drugi z naszych młodych reprezentantów, Marcin Bachleda, 18-letni, także zawodnik z Zakopanego. Kolega klubowy Wojtka Skupienia z WKS-u Legia Zakopane. Ładnie w serii kwalifikacyjnej, 99,5 metra, to był 32 wynik. Teraz także nieco krócej. W kwalifikacjach zawodnicy skakali z 14 bramki startowej. Myślę, że konkurs może być śmiało kontynuowany z tego właśnie rozbiegu. 80, która na tej skoczni usytuowana jest właśnie na 120 metrze, a teraz Wojtek Skupień. Krótszy niestety skok Zakopiańczyka. Wylądował gdzieś pomiędzy 100 a 110 metrem. Powinno to wystarczyć, aby zmieścić się w finałowej 30, ale musimy jeszcze poczekać, jak spiszą się inni zawodnicy. 102,5 metra. 10 jak na razie. W ogóle w karierze 10-krotnie wygrywał zawody Pucharu Świat. Wspaniała forma Adama Małysza przed 5 laty. Jeszcze 4 lata temu spisywał się doskonale. Wygrał konkursy Pucharu Świata w Sapporo i w Hakubie. Później przez 3 sezony słabsza forma, nosił się nawet z zamiarem rezygnacji ze skoków, ale powrócił w wielkiej formie i zobaczmy, co pokaże dzisiaj w Billingen Adam Małysz. Pięknie i daleko! Dalej od prowadzącego Risto Jussilainena i będziemy mieli lidera po pierwszej serii. Adam Małysz. Kapitalna forma, 23-letni skoczek z Wisły. Jeden z niższych wśród skoczków narciarskich startujących w tym sezonie w Pucharze Świata. 169 cm wzrostu, 54 kg wagi. Doskonały przelicznik wzrostu do wagi. No ale oczywiście nic by to nie znaczyło, gdyby nie trening, gdyby nie praca trenera Apoloniusza Tajnera, gdyby nie praca całej polskiej ekipy z profesorem, fizjologiem Jerzym Żołądziem. 142,5 metra. Adam Małysz, nota 157. I pół punktu i on oczywiście jest liderem po pierwszej serii skoków. Drugi Risto Jussilainen, który przypomnę skoczył 4 metry krócej od Polaka i przegrywa z nim o 9,2 punktu. Trzeci jest Niemiec Martin Schmidt. 132 metry uzyskał reprezentant Niemiec. Nota 137,1 punktu, a zatem przegrywa do Adama Małysza już o 20,4 punktu. Przypomnę, iż na dużych skoczniach, a takim jest obiekt Billingen, za każdy metr dalej zawodnik otrzymuje 1,8 punktu więcej. A zatem ta przewaga Adama Małysza jest dosyć bezpieczna. Skoczył dzisiaj wspaniale, pięknie, stylowo. No i przede wszystkim najdalej. Cieszymy się nadal z doskonałej formy naszego reprezentanta. Przypomnę, iż w łącznej klasyfikacji Pucharu Świata po wczorajszym konkursie Adam Małysz ma już w tej klasyfikacji 951 punktów. Wyprzedza drugiego Martina Schmidta punktów ponad 200. Martin Schmidt tylko 732. Trzeci jest Finjane Ahonen, który w ogóle nie przyjechał do Willingen. Przygotowuje się już do Mistrzostw Świata w Lahti, albowiem ostatnio zgubił nie... Czekają na dole kibice z Polski. Pada deszcz. Znowu zrywa się wiatr tutaj na skoczni w Billingen, ale popatrzmy, jak poradzi sobie Adam Małysz, żeby leciał jak najdalej i wylądował szczęśliwie. Brawo! Brawo, Adam! Nie ma najmniejszej wątpliwości, że wygra dzisiejszy konkurs. W obu seriach najdłuższe skoki i zdecydowane 8 już w tym sezonie, a 11 w karierze zwycięstwo w Pucharze Świata Adama Małysza. 23-letni zawodnik z Wisły
dominatorem narciarskich skoczni całego świata. Wygrywa także w Willingen. Wczoraj przegrał, dość pechowo przegrał, ale po wspaniałej walce z Wille Kante. Polak w trudniejszych warunkach pogodowych w pierwszej serii stracił do Fina 6 metrów, miał gorsze noty za styl, ale w drugiej kolejce postawił wszystko na jedną kartę. Walczył do końca odległość, ryzykując swoim zdrowiem. Ustanowił nowy rekord skoczni 151,5 metra, a dzisiaj w tej drugiej serii 142,5. Dokładnie tyle, ile w pierwszej kolejce i oczywiście z notą, no chyba rekordową w historii zawodów Pucharu Świata, 316 punktów. Adam Małysz, zwycięzcą drugiego konkursu skoków na skoczni w Willingen. Widzę, jak część kibiców niemieckich, zdegustowanych postawą swoich zawodników, opuszcza już skocznię. Adam Małysz przyćmił dzisiaj wszystkich. Przyćmił nie tylko Niemców, którzy przeżywają pewien kryzys formy, głównie kryzys na tle psychicznym. Nie mogą się odblokować po tym, jak Adam Małysz zdominował narciarskie skoki, ale Adam Małysz dzisiaj pokonał także całą koalicję skoczków fińskich i japońskich. Drugie miejsce w konkursie właśnie w tej chwili na naszych ekranach. Realizator prezentuje wyniki Risto Jussilainen, ale proszę spojrzeć, jaka różnica. 36,5 punktu stracił Risto Jussilainen w dzisiejszym konkursie do Adama Małysza. 49,5 punktu traci trzeci w klasyfikacji Matti Hautamäki. Na czwartym miejscu Nuriaki Kasai. Na piątym Hideharu Miyahira. Na szóstym dopiero Martin Schmidt. Na siódmym Wolfgang Lloyds. Dalej na ósmym Sven Hannawald, który akurat z tego konkursu może być zadowolony po dwóch zupełnie nieudanych piątkowym i sobotnim. Na 15 Andreas Goldberger. 16 Martin Hölwart. Widzimy klasyfikację następnych zawodników. Nie będzie tutaj już Polaka w 30. Przypomnę, iż 33 był dzisiaj Wojciech Skupień, 48 Marcin Bachler.